Siemano, ze strony Jacob, a dzisiaj pierwszy odcinek serii wyzwania od widzów w grze Fortnite Battle Royale. Tak, wiem, że wielu z was długo na to czekało, a ja w końcu postanowiłem to nagrać, więc możecie strzelić jakąś łapę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, częściej takie odcinki, no i oczywiście subskrypcja z dzwonkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, co nie? Pewnie wielu z was wie, jak to wygląda w serii YouTuberzy, rozkazują mi w Fortnite, że mam 3 próby na wykonanie zadania i właśnie w tych 3 próbach muszę się zmieścić, żeby je wykonać, bo inaczej jest kara. No ale tutaj stwierdziłem, że może trochę ciekawiej byłoby, jeżeli bym wrzucał tylko i wyłącznie udane próby, czyli takie, wiecie, super, ekstra, kozak, mega, gdzie mi się właśnie udało wykonać zadanie od widza. Ale Jacob, dlaczego tak? Po prostu stwierdziłem, że odcinek byłby troszkę ciekawszy i mógłbym wrzucić więcej wyzwań, czyli więcej waszych właśnie challenge'y, które chcecie zobaczyć na jednym odcinku, co nie? I myślę, że to byłoby po prostu fajne, ale jeżeli nie, to napiszcie w komentarzu, co jest według was lepsze, to jak było w YouTuberze rozkazują mi Fortnite, tam dalej tak będzie, bo łatwiej jest mi od YouTubera dostać karę niż tutaj potem się z widzem kontaktować, czy tak jak będzie tutaj, więc piszcie jak wy uważacie, co nie? Dawno się tak nie rozgadałem na wstępie, więc może przejdźmy do pierwszego wyzwania. UBT, podłoga Bizon, podłoga 2K. Miejsce dowolne, czas 5 minut, wyzwanie, zrób 5 fragów, utrudnienia. Czułeś myszki w grze? Okej, dwukrotnie niższa niż moja normalna i rozdzielczość ekranu 4x3. Łapkujcie, żeby zobaczył please. I ogólnie, o ile to łapkujcie, żeby zobaczył please, może się wydawać śmieszne, to nie, to jest mega okej, bo łapkujcie właśnie wyzwania na dole, które wam się podobają, żebym ja je widział i wtedy po prostu będę je nagrywał, bo to chyba spoko i na tym to właśnie polega. To może przejdźmy do wyzwania od Bizona. Z góry dzięki, stary, za wyzwanko. O kurde, prawie bym zapomniał jeszcze to. Tak właśnie mówię, coś jest fajnie, tak jakoś za dobrze było, nie? Jak na wyzwanie coś mi nie pasowało. Mogę tu 0,05 ustawić? Dobra. No. To teraz jednak będzie już niefajnie. Nie to, że jak w jakimś Minecrafcie, bo kwadratowo to jeszcze moja myszka będzie po prostu slow motion miała, nie? Ekstra, po prostu ekstra. Przynajmniej dużo ludzi powinno być na oazie. Na 4x3 to już kiedyś grałem, nawet właśnie na live'ie, więc o tym pewnie wiecie, bo wszyscy mi pisali: Jacob, wyłącz to. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, jaką wy macie rozdziałkę, bo trochę mnie to ciekawi, bo w sumie taka ankieta będzie, wiecie, o co chodzi. Ale na takim sensitivity to chyba nikt nie gra. Znaczy zależy jaki też DPI, nie? Ale ja DPI po prostu nie zmieniałem, że było legit. Chodź, chodź, chodź tu do mnie, kotku, kotku. Pierwszy frag. A tu szybka pompa. A skąd tą pompę w ogóle podniósł? Bo tak nie wiem po co rozwalił skrzynkę. To jakiś 200 IQ player musiał być. Ale w sumie pierwszy frag, mam 5 minut. Wam się ten czas wyświetla, mi nie. To jest niefajne. Ciekawe, w ogóle on mi rozwalił skrzynkę, nie rozumiem tego, beznadziejne. Wiedział pewnie, że padnie czy coś. Już nie mógł tego wiedzieć, bo miał broń, to nie wiem, jakiś... Jezu, jak się dziwnie tu przesuwa to wszystko. Czekajcie, tam frag do zrobienia. I to taki chyba łatwy, bo gościu było bity, ale nie jestem pewny. Ho, 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 ho. Hopsiu. Hopsiu. Mam 3 fragi. Nie wiem co z tym zrobię, bo jest przypał. 10 HP. Źle się gra na tej czułości, naprawdę. Możecie mi zaufać, ale też możecie sprawdzić. Oczywiście polecam. Ja mam DPI 600, nie? Więc wiecie. To nie jest jakieś tam 550? Nawet teraz. Nie ta ściana, tylko ta, edytuj się. Okej, jakiś gościu wleciał chyba na górę, nie? Ja sobie za kurtynką stoję! Tam, mam nadzieję, że czasu mam dużo. Nie no, 2 fragi to powinien zrobić nawet w minutę, nie? Może nawet szybciej. Tylko muszę mieć 2 ludzi i mieć HP. Kurde, to budowanie na tej czułości nie jest zbyt przyjemne. No dobrze, że gość miał loa, na to liczyłem w sumie. Jeżeli... RPG. RPG będzie dobry. Tu był Scar? Był. Dobra, ostatni frag mi został w sumie, to halo. Jakieś leczenie ewentualnie bym mógł jeszcze przytulić szybko. Wolną pompę też, będzie lepsze na jednego hita, żeby sprzedać. Gorzej jak nie trafię. Ale dobra, wezmę, zaryzykuję. Bandaże mam. Jednej sobie potrzebuję, no come on. Musi tak ktoś być. Gdzieś. Tylko nie jakiś Bambik, co ma full keva. Bo się skitrał i nagle zlutował sobie potem wszystko albo coś. Nie no, proszę nie mówić mi, że tutaj nikogo nie ma, no.
W ogóle są skrzynki, to coś tu nie gra. Nie, no dobra, spadam z tą driftem. Nie wiem jak z czasem, bo wy tylko czas widzicie. Ale jest tak dobrze, że przecież no nie może się to nie udać. Już się nawet powoli przyzwyczajam do tej czułości, to jest straszne. O, tutaj coś będzie. Proszę. Chwila. Jakikolwiek człowiek, jeden nawet. No w sumie jeden nawet na pewno mi wystarczy, więc jest, jest, coś się buduje, to może będzie nawet dwóch. To bym wszedł na trzeciego na drzewo i rzucę im te RPG-i i kość zabije na bank. Tylko może poczekam jeszcze chwilę. Nie wiem czy mogę czekać. Yeah! Piąty frag! Pogchampik, udało mi się wykonać zadanie. No spoko jest. Grzechu Pro napisał: lecisz na Tilded, ale od razu jak wyskoczysz, masz wyciągnąć lotnię i zrobić 4 fragi. Jak wylądujesz, masz 5 minut na zadanie. Powodzenia. Dzięki wielkie za powodzonka, stary. To się tam ogólnie jednak wzywa wygraj bezlotni challenge, bo jest taki challenge i chodzi o to, że ten początek właśnie jest najcięższy, więc w tym zadaniu jak najbardziej to będzie spoko. Lecimy. Spacja, spacja. I lecimy sobie na wykrzywione wieże. No, to zobaczymy się za dłuższą chwilkę. Wow, zaliczyłem kółko. Ekstra. W ogóle pożegnajcie raz jeszcze Kevinka w komentarzu, bo nigdy o tym nie wspominałem na odcinku, żeby Kevinka pożegnać ostatecznie. A teraz tak patrzę na jego zwłoki. Jakiś gość obok nich chodzi, co to ma w ogóle znaczyć? Dobra, przejdźmy do tych wykrzywionych wieży. Nawet ludzie są, więc spoko. Tak, widzicie, że jestem ogólnie jakiś taki zmęczony tym lataniem, no bo to jest taki Resident Sleeper, jak się tak leci i leci i leci, że masakra, w ogóle 65 osób już zostało. O, tu jest ziomeczek. Nawet nie wiem, gdzie sobie lecieć tak dokładniej. O, tutaj chyba jest nienotowany, więc tutaj sobie za chwilkę wlecę. Znaczy nie chodzi mi o górkę, tylko tutaj o dół. U, a tutaj też coś fioletowego. Ile razy można powiedzieć słowo tutaj w ciągu jednego lotu? Tutaj jest MK... Znowu to zrobiłem, Boże, nieważne. Wylądujmy Herę. Heh, tak sobie zastąpiłem tutaj na Herę. Pięknie, Jacob. No i teraz pytanie, czy ja w ogóle czasowo dam radę. Bo to też nie jest aż tak dużo czasu. Mam nadzieję, że dam. Szybka MK, jakieś granaciki, dobra. Beznadziejnie jest. Jaka MK w ogóle? Co ja mówię? To był ten Galil. Dawaj to. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Żadnej pompy nie ma, to bieda akurat. Ale już wlatuję sobie na górkę i szukam fragów na szybkości. Nie mam też żadnej potki, co nie? Mhm. To również bieda. No to widzę tyle skrzynek. Czemu ja tutaj nie poleciałem? Ty. A jak gościu nie będzie wiedział co się dzieje, to mu tak zrobię. O, tak o. Będzie za chwilę pierwszy tak. Raz, dwa, trzy. Nie wiem czemu wybuchły tylko dwa, lol. Jakiś magik chyba był. Dobra, daj pompę. Heavy może być. Nie, po co komu pompa? Dasz pompę? No to nawet skrzynki nie ma, lol. Dobra, to tutaj wlatujemy. Heavy pompka. Nie, ale druga potka też może być. Z czasem to się nie wyrobi, już mi minęła na luzie ponad minuta, jest pompa ekstra. Dobra, zagrajmy na Galila, niech będzie. Już mi minęła minuta albo ponad, nie? Wiem, wy macie timer, ja go nie mam, sobie tak mniej więcej liczę po czasie. Były 2 minuty jak lądowałem chyba na oko. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Lecimy, lecimy. Muszę jakiegoś fraga zdobyć, bo to 4. Ale akurat frag na minutę mi został. O, jest typ. Chodź tu, Bambiku, no. Tak czy inaczej cię zabiję, bo... Tyk. Jak to było, że on nie miał już HP, a nagle... A dobra, nie wiem o co chodzi, czułem jakieś zwidy, że go tak... Był już obijany po HP i dostał 2 razy po 27 albo 3 razy, czy tam po 29. A nagle dostawał za Kevlar, no ale mniejsza. Może sobie potkę akurat walną na szybkości, kiedy nie patrzyłem. Z przyczajki. Jakbym takie coś trafił, to byłoby kozak. Tak, zostały mi tak mniej więcej 3 minuty. Faster, faster, Jacob, faster. Ty gościu mi tu ląduje na czaszce. Gdzie on wylądował? Oho, już wiem. Dawaj, gościu. No i elo. No i elo, drugi fragensik wleciał, jak z czasem. Chyba się mieszczę na razie frag minuta. Tutaj będę miał skara. I teraz muszę ludzi znaleźć.
Tam był ten jeden, ale nie wiem co się z nim stało. On gdzieś spierdzielił mi. Chyba. Nie, dobra, nie wiem kompletnie. O co chodzi i gdzie jest? To może na jakiegoś Kevina polecę. Miałem tylko wylądować na Tilted, nie miałem zabijać na Tilted. Nie ma tu nikogo, lol. Kurde, no nie fajnie, jeżeli mam być szczery, bo czasowo to mi została minuta 50, co nie, więc troszkę przypał. I to chyba nie cała, nawet bym powiedział, potrzebuję dwóch gości. Na jakiś fight się muszę wyrąbać, taki dwuosobowy i zabić dwójkę. O, może tam, chyba tam, tak, to będzie to. To jest dobry wybór, Jacob. Chociaż 37 sekund zrobię jeszcze jednego fraga. Proszę cię. Dokonaj tego, jest typek. Chociaż tyle, mam 30 sekund. Żeby tu nie było pułapki. Nie, gościu leci, no bez jaj. Leciał na drzewo. On to chyba nawet nie wiedział co się dzieje, więc spoko. No o, walna pompa, to też git. I tam AWP wymienimy na to, że mógł gdzieś szybko polecieć. No i teraz tylko pytanie gdzie. Dawaj, przed siebie. Przed siebie, przed siebie. Na Kevinie nikogo nie ma, no została mi niecała minuta na pewno. Proszę, obym zdążył. Widzę typa. Dawaj, 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 leć, 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 leć. Wiem gdzie jest, jest dwóch nawet. Więc spoko. No, mam jakieś 30 sekund, tak obstawiam. Walka z czasem na 100%. I chyba zdążyłem w tym momencie, dziękuję bardzo. 4 fragensiki i drugi challenge'ik wykonany. Proszę państwa, czy jeszcze dobiję i będzie piąty frag? I tak jest, piąty frag, lecimy dalej. Polski misiek z góry, dzięki za takie wyzwanie. Musisz zabić osobę taką samą bronią. Ogólnie widzę, że twój polski to tak delikatnie kuleje, ale spokojnie. Ortografii się też nauczysz, mordo, życzę ci powodzenia. Taką samą bronią, jaka jego jest rzadkość skórki przez otwarte. Jak ktoś gra Bright Bomberem, a jest on niebieskim skinem, czyli musisz go zabić niebieską bronią. Masz na to pewnie 6 minut i musisz zabić tak 4 osoby. Ok, dzięki jeszcze raz. Lecimy. Może słone, nie no, lecę na wykrzywiony. Na przykład jakiego to jest koloru, to jest chyba zielone. To coś też jest zielone. To jest szare, szare. Ta, najlepiej jakbym dostał 4 bambiki. To to jest złote, to jest fioletowe, to jest fioletowe. Czerwony rycerz jest też złoty, czy nie? Nie wiem. No i właśnie ten challenge dla mnie jest masakryczny. Bo ja tak średnio się znam na skinach, w ogóle nie wiem jak wy ogarniacie tyle skinów, bo często widzę Halo Jacob, ten skin był taki, jak na przykład sobie powiem na odcinku, że jest taki czy coś. A w serio, mega dużo osób to ogarnia, ja tego kompletnie nie rozumiem, bo moja znajomość skinów to zero, no w sensie ja znam na przykład tam z 20-25 skinków i to wszystko, no nie? A tych skinów jest ze 100-150, więc troszkę ciężko to znać, imo przynajmniej, nie wiem, bardziej się skupiam na jakiejś gierce i tak dalej niż na tych skinach, ale możecie napisać ile wy właśnie znacie, jak ktoś zna wszystkie, to wybierz ze mną gościu na TeamSpeak'a. Ja sobie będę zabijać i będę ci mówił jaki skin jest obok mnie, a ty będziesz mówić czym go mam zabić, jakim kolorem broni. I nagram challenge wtedy. Będzie fajnie, patrzcie, złoty, złotego to nie biorę, bo będzie mało złotych skinów. Chociaż ewentualnie jakby jakiś był, to mi się wtedy przyda złota broń. Więc też wezmę. Czy tutaj nie ma gdzieś pompy zielonej? Bo tak mi się wydaje, właśnie, fajne. Tak mi się wydawało jak leciałem, że widziałem. Tu jest szara, też się przyda. Szara, zielona, złota broń. Jeszcze niebieska, bo jest mega popularne. Na razie biorę. Wbija się gdzieś od góry może, nie? Tam jest fioletowe, patrzcie. Ja się wbił od tego, od Big Bena. Bo bym mógł obserwować wszystko jak coś to atakować. Co to jest? To jest niebieskie. Nie, nie mogę spaść. Wow. Leć do góry. Czy on wyczaił, że ja tu jestem? Nie może wyczaić, bo ja... To też jest niebieskie. To jest Bright Bomber. No nie, no beka. Tu wszystko jest niebieskie. A to coś to nawet nie wiem jakie jest. To nawet nie strzelam. O, niebieskie. To mogę już tam lecieć. Do jednego i do drugiego. Czekaj, 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 Bright Bomber, czekaj na mnie. Będą mnie podnieść, co ty jesteś taki ulany, rekinek? Wcale nie ja, tylko rekinek. Ja myślałem, że on nie ogarnia. Fajnie, leży Bright Bomber, mam pierwszego fraga, w ogóle mam 6 minut, więc to też jest ciężkie.
Nie no, jaja są jakieś. Też ammo sobie bym dostał, bo nie mam nic do leczenia, nie? O to mi chodzi, że... O to nie, to ja wolę kałacha. We. Gościu, to jest bez podjazdu w ogóle, kałacha to... 7 HP, super. O to to. No chodź. Jeden headshot i cię nie ma, nie? Teraz to już jeden strzał i cię nie ma. Miałeś apteczkę. Ty, poggers totalny. Dawaj apteczkę. I się od razu leczę. To prawda, strzelałem jak bambo, ale ważne, że zabiłem, nie? Ty, no, chowę, no tak to zróbmy. O, super. To sobie ustawię tu do strzelania, to będzie tak. Dobra, mam wiele kolorów. Mam niebieski, mam 2 fragi i chyba 6 minut mi wystarczy na luzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Dobra, bierzemy sobie tutaj potkę. Też mi się bardzo przyda, fajnie, fajnie. No jeszcze 2 fragi muszę zrobić. Kurde, były bambiki, bo na bank rozpoznam. Na razie te skiny znałem, więc chociaż tyle. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem z tym rycerzem, ale chyba nie. O, co tu jest? No ty jesteś tym skinem, którego nie znam właśnie, gościu, ale wydaje mi się, że to jest zieleń. Kurde, no ale nie, no nie mogę się pomylić, więc nie chcę się pomylić. Nie chcę nic mówić, ani strzelać do niego. Jak się da pominąć, to wolę pominąć. O, to jest typek. Jaki... Co to jest? To jest fioletowe. A ja nie mam fioletowej broni. No to elo. To never mind. Tutaj akurat znałem skina, ale nie chcę jakoś, wiecie, strzelać. Znaczy bić się z gościem, jak go nawet zabić nie mogę, bo nie mam takiej broni. Czekaj, za to znowu mam baloniki. Może będzie coś fioletowego. Dobra, zaraz tego gościa tym zielonym zabiję. Tego tutaj w sumie. Dobra. Czy on do mnie strzeli, czy nie? Bo jak nie, to może sobie po prostu ucieknę z wykrzywionych wieży. Wiesz. I spierdzielimy sobie tak całkowicie, nie? No to będzie w sumie całkiem mądre. Wiem, że mogę iść po tą moją jedną potkę, ale już mi się nie chciało. Kurde, o jest bambik. To jest bambik, nie? Tak. Nie, pokrzam totalny. Nareszcie jakiś skin, wiecie, zarąbisty, taki fajny, a nie jakieś biedne skiny. Mordo, czekaj. Dobra. Czekaj. Dobra, dzięki stary. Miło było znać. Jeszcze z fioletowy item, ty no nie wierzę. Wezmę sobie postawię taką. Już tam widziałem siorba. Nie chcę mi się leczyć za dużo po prostu. Bo nie mam też slota i czasu. Chyba nie mam czasu. No każdy możliwy item, to jest spoko. Ta, no dobra, to idę sobie po tego siorba i będzie quality gaming. Tutaj był siorb. Nie mogę się wrócić na wykrzywione. Tylko teraz, żebym dostał skina, którego na bank rozpoznam, co nie? Albo mogę zrobić bait na zrzut. To też będziemy nie głupie. Dobra, chodźmy. Chodźmy stąd. Biegnijmy na te Tilted Towers. Z powrotem. Chyba, że kogoś tu zobaczy. Ty, co ty jesteś? To jest zielone. Nie wiem, jakie to jest. Spierdzielam. Jak to było zielone, to się wkurzę. Kompletnie nie wiem, jaki to jest skin. Czy to jest ten teraz z tego, ja wiem, starter packa, co nie, ale dałbym, że jest zielony, ale czasami takie kurde skiny jakieś dziwne są fioletowe, nie, dlatego nie czaję. Albo drift, jest pierwszą rzeczą z karnetu, jest złoty, tak samo karbit, nie rozumiem tego na przykład, nie, jak to funkcjonuje. Proszę, tamten fioletowy niech będzie. Jak coś biega. Chwila. Chwila prawdy. A, to jest ten fioletowy. Elo! Challenge wykonany, 4 fragmenciki zrobione. Dziękuję, dobranoc, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapa w górę, subskrypcja z dzwonkiem. Do następnego, trzymajcie się, cześć!